Wiecie co, najgorsze są pożegnania, jak wszyscy idą w tym samym kierunku. Dobra, to lećcie, lećcie, ja pójdę trochę później. Trzymajcie się, cześć. Nie, spokojnie. Zobacz, co tu znalazłem. Ciebie. A. Jezu. Ej, ja wiem, co zrobię. No przede wszystkim jednak się zamknąć, babo. Naprawdę. O, pa. Jedną. Dolaz jakiś ekskibicjonista. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiedziałem, że złapiecie mnie, no. Człowiek sam... Ale my pana nie łapiemy, przy pana. My tu mieszkamy. Co pan robiłeś? Słucham? Znalazłem jakiś stary magazyn z kobietami nogimi i pomyślałem, że... Nie wiedziałem, że kogoś tutaj spotkam. Myślałem, że robisz nam pan kupę na ogródku. A to wasz ogródek jest tutaj? No, my tu tak mieszkamy. Powiem. Mieszkamy tutaj. Mieszkacie tutaj. Czyli tamta zabudowa jest wasza? Tak. Dokładnie. To ciekawe. Przed sekundą widziałem, jak tam była grupa trzech osób i też mówiła, że tam mieszkają i rozkradali chyba jakiś wodopój albo coś w tym stylu. Jest ktoś od nas? Jak? Rozmontowywali to... jakieś takie urządzenie. Ja idę to sprawdzić. Żartuję, spokojnie. Żartuję. Pan sobie nie żartuje, proszę. Jasne. Jest mi strasznie gorąco. Bo to poważne. Daleka pan? No, nie dziwię się, że panu jest gorąco, mi też jest gorąco. Ach, byłem niedawno jegomościa króla. I tam właśnie. Dostałem od niego trochę wody. Ale podejrzany gość. Bardzo, wiem, no. Wczoraj też go spotkaliśmy. Z doświadczenia wiem, że pasztet w kieszeni pomaga. Też tak słyszałem. Podróżni opowiadali mi. Trzymam dwie puszki pajki pod jajkami, ale no niestety nadal mi jest bardzo gorąco, no. Poza cień nie będę chyba wychodził. Ależ... Wy jesteście ubrani. Nie ma co. Profesjonalnie. Może chcecie coś na wymianę? Mam sporo rzeczy, które tak naprawdę trzymam po to, żeby je wymienić. A co by się chciał pan wymienić? Potrzebowałbym czegoś do naprawy mojego plecaka i kilku rzeczy. A pokażę pan, co pan ma. Dobra. To ja sobie podejdę do pana, co nie będę tak na odległość. Zapraszam. Spokojnie, ja nie gryzę. To dobrze. Jakby pan miał tą kurteczkę na oddanie, to bym się skusiła. Tą kurtkę? No to prezent. To prezent. Ona ma bzika na punkcie zielonego. A, to zielonego, to mam coś zielonego. Czarną. To mam zielony filtr do maski gazowej. O, na przykład taki, zielony. A nie, to ja też mam przy pana. Mi bardziej chodzi o kurtkę, bo tego mi brakuje. Jakbyście dali coś, zaoferowali coś ciekawego, to może bym mógł oddać tą kurtkę. Zależy, co by pan potrzebował ogólnie. Żeby nie, się pan dwa razy naprawił. Okej. Okay. Ja daj pan ogólnie. Jej tą kurtkę. A taśmę macie? Mogę panu dać też hełm? No mam tutaj taśmę to, pod sobą. Ja mam. Okej. Okay. Hełm mogę panu też dać. Może się panu przydać. Hełm bojowy. Aha. Dobra, to wziąłbym tę taśmę, wziąłbym zestaw krawiecki i jeszcze jakiś gratis i kurtka jest wasza. Kurtka jest nowa, chcę powiedzieć. Nosiłem ją tylko raz. Dostałem ją od przyjaciela, powiem, że po prostu mi ją kradli, bo prezentów się nie wymienia, ale może. To mogę panu dać taką kamizelkę. Nie, ona jest fajna, liczna. Jest ciekawa, jest elegancka, no ale to w tych czasach na żaden bankiet nie pójdę. Umówmy się w ten sposób, słuchajcie, umówmy się w ten sposób. Jak to nie? Kulturę nawet w tych czasach trzeba zachować. Nie? No właśnie. Niby dobra, tam. A co pan by potrzebował ogólnie jeszcze no, do tego? Przede wszystkim te zestawy naprawcze. Jeszcze jeden taki zestaw krawiecki, ta taśma. I dwa zestawy krawieckiego, półtorej zestawu krawieckiego i taśma i kurtka jest pani. Ostro się pan targuje. Dobra, zaraz jestem. Dobra, to będę musiał wyrzucić te dwie rzeczy. Trzeba było buziaka zaoferować, ona lubi takie. Buziaki lubi?
Nie no, żartuję. No, chociaż wiem, że przynajmniej jakby doszło do jakiegoś zbliżenia, to wiem już, że nie gryzie. Miałem jedną taką, co gryzła, podgryzała. No, nieważne. Długo tutaj urzędujecie? No, już jakiś czas urzędujemy, można powiedzieć, że jest parę dni tak. Parę dni, ładnie się tam zabudowaliście, no. Zobaczyłem od razu, mówię, jakaś profesjonalna ekipa, dlatego się, że tak powiem, oddaliłem z tamtego miejsca. Gdzie tam profesjonalna? Najtrudniejszy jest zamek, jak już zamek się skołuje, to już idzie z górki. Kodloka w sensie, tak? Tak, tak. Zamek, no właśnie, no właśnie. No nie mam czegoś takiego. Też próbuję znaleźć swoje miejsce w tym świecie i może gdzieś spróbować się zabudować, no bo magazynować to wszystko w tym plecaku i tak naprawdę co mi ciekawego wpadnie w ręce, to muszę decydować, co wyrzucić, no. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Pan wchodzi. Ale macie tu fajnie. Wow. Sejfy. Ja cię kręcę. Wow. Wow. Ho, ale macie tutaj... Macie lepiej niż ten król cały. Nie, nie byłam tam. Gracie w kosza też? Ciężko ogólnie aktualnie przez tą flagę na środku, ale no... Aha. Słuchajcie, oddaję ten hełm bojowy. Niestety go nie zmieszczam, mam kask enduro i kiedyś jeździłem na krosie i tak mi zostało, że no go noszę. A to powiedzcie mi, bo tak słyszałem, że się bardzo cieszyliście z tej nitki. To powiedzcie mi chociaż do czego ona potrzebna, że jak znajdę, to będę wiedział. Do zestawu, chirurgicznego oraz do szklarni. Ja tego potrzebuję do szklarni, ale też do zestawu chirurgicznego. A, dobrze. Słuchajcie, tam ten safe polecałbym zamykać, bo zostawiłem też tam takie swoje stare buty. Może nieprzyjemnie pachnieć. Dobra. Dobra, chyba wszystko zostawiłem, co mi tam gdzieś po trosze zawadzało. My napiszemy kartkę, żeby nikt nic nie zabierał do jutra przynajmniej. Dobrze. Dopóki się pan nie pojawi. A w ogóle jak pan na imię? Mariuszek. Mariuszek. Ciekawe imię. Takie jakieś ciekawe. Czemu ktoś... To chyba jakieś wschodnioeuropejskie jest, tak? Tak, tak, tak. Z tamtych rejonów. Mario, dobra, Mariuszek. Zwyczaj. Jeszcze? Dla nieznajomych Mariusz, dla przyjaciół Mariuszek. To jak napiszemy na kartce, że to do Mariuszka należy, żeby nie brać. Bardzo dziękuję. Tak mówię, pojawić się jutro, my pogadamy, obgadamy, może będziemy chcieli kogoś przyjąć. Jak nie, to pomożemy przy zabudowie. Dobra, dobra, dziękuję bardzo w takim razie. Nie jest to problem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dobra, czy my chcemy biec do tego nagara? Wiesz, to już chyba nie, może tylko samochody w okolicy zobaczymy, nie? No dobra. To zapraszamy pana. Dziękuję bardzo. Dziękuję za gościnę. Gościmy ciebie. Dziękuję za wspaniałe podarki, za gościnę. Do zobaczenia. Staramy się pomagać, jak możemy tylko. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Ze starej gwardii. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa. A. Papa, akurat wiecie co, najgorsze są pożegnania, jak wszyscy idą w tym samym kierunku. Dobra, to lećcie, ja pójdę trochę później. Trzymajcie się, cześć. Nie, spokojnie. Nie, dokładnie, my tak idziemy tutaj do Mararastaru. Aha, dobra, no to idźmy razem. No. Chociaż tam nigdy nic nie ma, to i tak trzeba się przejść. Oprócz tego króla pieprzonego. Ich kilku z tego, co widziałam przez lornetkę. O, jest zarażony. Zarażony. O, jeden mocny, dobry cios. Świetnie. Witaj, Mariuszku. Zawitałem do twojej głowy. Zapukałem do twojego snu. Chciałem ci tylko powiedzieć, że Lukrecja się na ciebie smaży. Wykorzystaj to. Nie, no co ty?
po prostu miła dziewczyna. Smaży. Słońce pali. A ona się smaży. Przestań. Przestań mnie nawiedzać we śnie. Jakieś strzały chyba blisko nas. Bardzo blisko nas strzały. O kurwa. To ekipa chyba tego pojeba króla, tak? To ekipa tego pojeba króla. A też wolałabym uniknąć spotkania z nim. Mi dał złe cię zadanie. Chciał mnie w niewolę wziąć, ale powiedział mi, że jeżeli przyprowadzę mu dwóch, którzy będą dla niego pracować, to nie weźmie mnie w niewolę, no ale niestety nie przyprowadziłem nikogo. Właśnie nas do niego prowadzi. Nie, spokojnie. Nikogo tam nie przyprowadziłem. Aha. Zajmę się. Spokojnie. Odpoczywaj. Coś jej pociekło po nodze. Wiem, tak, że przywaliłeś jej parę razy i tak. Dobrze ci idzie. Pięknie. Dobrze ci idzie. Idź dalej. Spokojnie. Chyba pani lubi BDSM. Być może. O, widzisz, udało ci się. Leży. Lukrecja idzie w ten temat, widzę. Wiesz, co miała przy sobie? Całą piękną puszeczkę fasolki w puszce. Fasolki w puszce. No, widzisz? Głodność trochę? Nie. Zjadłam pajkę. Pajkę zjadłaś? Nie mam jedzenia. Tutaj. Czekaj, otworzę tą puszeczkę. Zobacz, jak ładnie. Widok na szalet. Ładne miejsce na zabudowę. Ten widok. Ładne miejsce na zabudowę. Dobra, plądrujmy dalej, posłuchaj. Nie zabudować obok nas? Jest lepiej. No właśnie tak myślałem. Co wy piszecie? Ściągnij spodnie tak, żeby przy okazji przypadkowo ściągnąć bokserki. Naprawdę się zaczynam o was martwić, że wy macie takie pomysły. Widzę, że pan ma tutaj taki piękny kask. Prawda? No pana też niczego sobie. Tutaj mam taki... Szybkę do niego? Sekundka. O, właśnie tak. O, proszę. Wow, ale ma pan. Właśnie, ja i tak tego nie używam, więc proszę pana, może sobie pan to wziąć z dobrej woli. Bardzo panu dziękuję. Proszę bardzo. Teraz już tutaj będzie kask kompletny. Kask kompletny, absolutnie. Dziękuję panu bardzo. Tak jak mówię, jeżeli pan tutaj Lukrecja już zaprosiła, no to mówią na nas pingwiny spod Marastaru. Pingwiny spod Marastaru. Tak, albo z Marastaru po prostu. Warto zapamiętać. No dobrze. Zapamiętam. Marastar. Pingwiny... Tak, dokładnie. No to miłego życzymy, my biegniemy, bo nazwy są bliżej. Miłego. Dokładnie. Trzymajcie się. W sumie jak nie macie nazwy, to pingwiny brzmią całkiem spoko. Tak. Gorzej jak zmienicie... No. Chłopaki z nimi gadali właśnie od nas, że medyczne rzeczy jakby mieli to, żeby przynosią. Znaczy miały to, żeby przynosią. Okej, to jest jakiś taki wszędobylski podróżnik tutaj stąd, tak? Nie wiem, nie pytaj się, nie? Mhm. Kondensatory? No, kolejne.
Już mam 6 sztuk. To starczy na całą noc. Kondensatorów? Tak. Suchenek, to wali. No w sumie świat się ma ku zagładzie, no. Może warto zaryzykować. No nic, zobaczmy tutaj jeszcze. Tutaj nic nie ma. Co się dzieje? Patrz, patrz, tylko dobrze. Kto to kurwa był? I gdzie on jest? I czemu znikł? Wiem, kto to był. To duch mojego brata. To był duch mojego brata. Ale on nam nic nie zrobi? Nie wiem. Raczej powinien być przyjaźnie nastawiony, ale obawiam się, że może nas obserwować. Cały czas czuję i słyszę jego obecność. Wielokrotnie, nawet kiedy podróżuję sam. On gdzieś tutaj jest. Marcinek! Marcinek, pokaż się! Ach, poznałem go po tym, że trzymał się za jajca. Pamiętam, jak byliśmy młodzi, to cały czas kłamał mnie, że bije się w nocy po brzuchu, ale kiedy dorosłem, zrozumiałem, że wcale nie o to mu chodziło. I teraz znowu mnie prześladuje. Idę go poszukać. Modlmy się. In nomen Patris et Spiritus Sancti. Marcine. Dajże nam spokój. To nie tak się modli, nie tak. Jak się jeszcze modli? Bardziej go zdenerwuj. Jak się bardziej. Jak się modli? To pokaż, nie jak się wiem. To pokaż, jak się modli. Nie wiem, ale nie to tak. Pokaż, jak się modli. Nie wiem, ale nie tak. No wiem, ale nie tak. To pokaż, jak się modli. Nie wiem, ale nie tak, nie tak, nie tak. Nie prosisz go, żeby dał ci spokój, tylko żeby odszedł w niepamięć. Ktoś to... A nie, dobra. Żeby odszedł od ciebie, żeby żył sobie, kodnił w niebie, że tęsknisz za nim, że płaczesz nocami, a nie kurwa. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Drogi brat, co na dachu obok, żeś się łapał za gacie. Drogi bracie, który mnie z kobito prześladujesz. Nie lubię, jak się nam w nocy ukazujesz, ani za dnia też się nie pokazuj. Schowaj się precz, jedź sobie. Nie mam rymu. Co teraz? Nie wiem. Kurwa. Co teraz? Kurwa. Nie dokazuj. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Dobrych ani złych wiadomości nie przekazuj. Przepadnij! Odpocznij niech twoja dusza, tak jak odpoczywa ta ziemia i wokół nas głusza. Słyszałam coś, znowu coś słyszałam. Jeśli nie będziesz nas śledził i dasz nam spokój, jutro wysprzątam cały przedpokój. To jest Lukrecja. Ja jestem Mariuszek. Jeśli dasz nam spokój, będzie miała duży brzuszek. Co? Chyba już. O czymś nie wiem. Chyba już, wiesz? Chyba możemy być już spokojni. Na pewno? Tak. Na pewno? Tak. No dobra, wierzę ci na słowo. To teraz zostawmy tą flarę jako... jako...
termicznego go robię, żeby ciepło mu było. I wiesz co, może rzucę tam, gdzie się pojawił. Albo tak, no. Kurwa, przerzuciłeś. Nie trafiłem. No to niech się tam pojawi do rano. No, nieważne. Niech się nie pojawi, niech się pojawi. No dobra, no tak. Ale powiem ci znalezisko. Ale znalezisko, Lukrecja, zobacz to. Co? Zobacz to. Tu w środku. Dawaj. Jesteśmy bogaci. Chodź. Zobacz, co tu znalazłem. Ciebie. A. Jezu. Myślałam, że ty naprawdę coś fajnego znalazłeś. No coś fajnego. Masz tą czołówkę. A, daj. Nie pod pomą, daj tylko. Nie, no tutaj będę. Nie podglądaj mnie. Ej, to radiostację polową chyba wywalę. To mi się nie przyda. Wezmę kask. No i jak wyglądą? Świetnie. Pasuje ci. No, wydaje mi się, że na bankę to idealna. Pasuje ci. Jeszcze tylko znaleźć maszynkę do golenia, piankę jakąś. I w ogóle będzie rewelacyjnie. Nie drażę. Jak szybko spodnie założyła. Pierdol się, wiesz? Idę dalej tam przeglądać. Chyba ją ubabło. Że mają nogi nieogolone. Lubię. Osztygnę ją. Teraz się nie wstydziła przebrać, tak? Spodnie już przy mnie nałożyła, no. Dobra, sprawdźmy to. Wiesz co, zaraz przyjdę, bo mi przycisnęło strasznie. Nie chcę o tym opowiadać, nie wnikaj w szczegóły, ale tak, mam problemy gastryczne. Próbuję się nią podetrzeć. Przestań zadawać pytania. No, daj mi trochę prywatności. No dobrze, ale my tu idziemy. Ej, ja wiem, co zrobię. No przede wszystkim jednak się zamknąć, babo. Nie rzucaj we mnie. Teraz to ucieknie. Najlepiej zrzuć ciuchy, będzie czuł zapach. Zaraz to się kurwa jedne. No mówię ci. Pies czuje zapach. Rzucasz czy nie rzucasz? Rzucasz tym czy nie rzucasz? Nie sobie pod nogi, tylko tutaj. Co? Rzuciłaś? Oho. Łapię cię za nogę. No widzę, że troszeczkę, powiem ci, że ten piesek cię stresuje.
Już, nie musisz wskakiwać. Pięknie, poradziłeś. Leży? Z nim jesteś. Tak. Mogę go oskurować? Nie, to moja zdobycz. No to go skuruj. Chodź tutaj, piesko. Czy ty też wiedzieć z nim kasetą Doda? Tak, kasetą Dody próbowałem go wypędzić stąd. Wątrobę i serce? Zjem to. Okej. Nóż jest do wyrzeczenia. To teraz zbieraj. Powiem ci, cieszę się, że ze mną byłaś. Bez twojej pomocy mógłbym z tego nie wyjść. Nie ma sprawy. Masz toporek? Tak, masz czołówkę. O, dobra, dzięki. Toporek możesz zatrzymać. Nie no, masz ten toporek. Nie, możesz zatrzymać. O. No przyda ci się. No masz. Dodaj. O, dzięki. Boże, jak kolejne. No na szczęście był jeden, a nie cała watacha. Mogłoby to trwać o wiele, wiele dłużej. Chodź tu do mnie. Dobranoc. Chyba nienormalny jest. Nienormalny. Jeszcze taki się... Kurwa, nawet pospać się na kobiecie.